Ja, witamy, niedziela, 24? Chyba ja. 24 czerwca? No, pogoda no nie za bardzo zachęca na rajza, ale też nie ma źle, bo nie leje cały czas. Zima. Biorąc pod uwagę, że różnica temperatur w ciągu dwóch dni to jest z rzędu 15 stopni, tam było 30, ponad 30, nawet 35, a teraz kije 15, czyli 20 stopni różnice. No i jak to bywa przy takich pogodach, zawsze coś się dzieje, że są nawałnice, burze, trąby niekiedy. Na szczęście nasz region to ominęło, ale tam kajś we Polsce fest narządziło. No a dzisiaj też trzeba przyznać, bo w filmie sprzed tygodnia, jak jechał do Libiąża, nie gadałem nic o mundialu w kierunku polsko reprezentacyjną. No ale fakt faktem, też nie było o czym gadać, bo już pierwszy mecz naszej, przepraszam, polskiej reprezentacji, bo ja nie uważam to za swoją reprezentację. Ten pierwszy mecz już za nami. No i jak łatwo się było spodziewać, przerżnięty 1-2 ze Senegalem. Dzisiaj drugi mecz, właściwie po naszemu szpil z Kolumbią. Mecz szpil o wszystko, czyli o być albo nie być na mundialu. No to jak jest szpil o wszystko, znaczy się, że przegrają. No i w sumie to nawet dobrze, jakby przegrali, bo przynajmniej chłopy już na wakacje pojadą, bo wakacje się zaczęły. Także no, wygrają, to jeszcze będzie mecz szpil. Kurde, gorolski język się mnie chyba. Szpil z Japonią. No i tam też by było wszystko. Jakby dzisiaj wygrali, z Japonią by wygrali, to przełażą dali, nie? To już jest takie marzenie wręcz. Ale jak to czasami gadają, marzenia się lubią spełniać. Wiadomo, że prawdziwy kibic by na to liczył, żeby się to spełniło, nie? Żeby dzisiaj wygrać i jeszcze we czwartek i być w fazie pucharowej. Osobiście nie mam takich marzeń, nie mam nawet złudzeń, że tak będzie. A ja już jestem w Czarnolesiu. No, trochę się rajza opóźniła, bo lało, a mam nadzieję, że już nie będzie. To jest wręcz niebywałe, żeby w niedziela po południu na wale nie było ludzi. Wręcz niebywałe. Jak na razie, że się ma poprawiać. Sa24.pl tak bynajmniej wróży. Ale medali. Ja już jestem w Czarkowie.
Byłech tu niedawno. Ja? Znaczy się 100 metrów stąd, bo tu przy tym miejscu odpoczynkowym do rowerzystów żech nie był. Ale dziś orzech przyjechał z kuli tego, że pojawiło się coś takiego na niebie. No i tam widać, że tam fest leje. I zjechałech na chwilę, aby pojrzeć, jako to się dali będzie rozgrywało. Widzicie, tam jest genau dobre, a tu już jest źle. Więc już poczekamy na chwilę. Tam jedzie jakiś partyzan, co nie wie, kaj się fana wieszo. Fana się wieszo na żerdzi, a nie na aucie. No i oczekam na rozwój sytuacji. Ale to tak będzie z 20 minut, myślę, i pójdzie dalej. Ja mam szmaty przeciwdeszczowe dzisiaj, bo sat24.pl takie możliwości dzisiaj przewiduje i taki haje. Na dzisiaj odpust w Rudzicy, także musi loć. Musi. Na świętego Jana zawsze leje. Bo w Rudzicy są złe ludzie. Ja, idę się podda. Genau. Czulnęło. Gdzie to? Ja, taki raport specjalny. Sam Ciulo. To było dzisiaj do przewidzenia. I o, takie możliwości też przewidział. Dlatego, że się tutaj schował. To jest w Czarkowie, taki schron do cyklistów. Ja. Tak to tu wygląda, takie ławki tutaj są, można się siedmieć. O, ja tam jest moje koło, genau. No cóż, no leje, czarne chmurska się zgromadziły. O, spojrzyjcie te roski, tam szulofer. To było do przewidzenia, sat24.pl, ta struna, ta zajta, to przewidywała, ale za chwilę się to skończy. Ja już to widział od piasku, jak to szło, a wiedziałem, że tu jest taki zadaszyni bez pływzecia tu schowu. Ja, to skończyło czulać, ale my, pojadę trochę. 18 km. Widać, że to tam poszło już na wschód. Także można dalej jechać. Genau. No z tą setą to dzisiaj będzie ciężko. No i orzech jest na trasie na Kobiór. Marzyły mi się dziś o Katowice, ale czy to będzie realne, to nie wiem.
Jedno wiem, że dzisiaj moje koło będzie też zesrane. A ja pewnie też. Ale tak to już było. W końcu koło jest po to, żeby na nim jeździć, a nie żeby stało w garażu, tak jak to niektórzy robią. Ja, dobry, ja jadę w stronę Tychów, zaś to się pyszczy. Taki chmurska. Chwilowo przerwa, żeś miał. Teraz się zastanawiam, kaj jechać. Dwóch cyklistów mnie minęło, taki na kolażówkach. Jechali w stronę tamto, strona, a ja pojadę tam. No, że się mi szlak czarny skończył. I teraz bardzo nie wiem, jak o to jechać. Tam jeszcze tych cyklistów widać. Udaje się tam podjadał obejrzeć na chwilę. Ale tu chyba nic z tego nie będzie. Bo to tu jest taka pustka. Tak doprawdy to ja nie wiem, kajo je. Ja tutaj wyjechał. Trzeba będzie załączyć trasę O. Co za rozki zrobimy. Nie śpiecho się mi dzisiaj do chałupy. Sam szpil dzisiaj mamy. Ja już godął. To wiele razy. Polska, Kolumbia. Mistrzostwa świata w piłce chyba nożnej. Ja tu się pięknie u nas reklamuje. Zaraz ki się meda łączył.
Tamten doliną. I tym sposobem wjeżdżamy do Katowic. Jak to oglądał rajza do piekar, to wiekają je, bo my tym dojechali. To była pierwsza rajza na tym pole. Miesiąc temu prawie. Ja jestem w Katowicach przy DK81, troszkę padło. Ale słońce wychodzi, to taki pryszczyni będzie. Klara wychodzi, o. Teraz kieruję się już na centrum, bo chcę sprawdzić ta trasa z Katowic na Pszczyna.
Jak widzicie, cenikierzy by się musieli na nowo nauczyć jeździć. Aż dziw pomyśleć, że to już są Katowice. Wyjechałem z Ochojca. Marsz stolarny. O, dziś obary będą. Szynki będą przepełnione. Czyli tego, że szpil zaśmą my konie będą zaś, bo między kobiorem a tychami też były. Środek klub jeździcki, katowicki klub jeździecki. Tam coś kieje, to przyczepy. To nic innego jak moje breki. To mamy Muchowiec. Ostatnio był Kaniów, teraz jemu powiedz.
kiedy nie ma przypówki. Czemu jada środkiem? Środkiem jest trasa rowerowa. Z kraja mamy trasa do Rolkorza. Ja jeżdżę prawie 3 km od celu i zaś mamy haja. Ten się opadł w deszczu i sztajfa. I tam sztela. Jest niedaleko centrum Katowic. Tak wjeżdża na ofiarowani.
kiedy król obrócił znak. Thank you.
zacznę. Tak, genau. Chwała bohaterom przy powstania śląskie. Tu jest 1920. Ja. No, o tych powstaniach to raczej we Warszawie nie pamiętają. Chociaż ten pomnik jest darem warszawioków. No to teraz jedziemy na Zut, tam jest Wojciech Korfanty. Nie, to jest Jerzy Ziętek. Jerzy Ziętek umrzył, kiedy ja się urodził. Syn ziemi śląskiej. Komunista. Mam nadzieję, że nie będę na tyle głupcy i nie zdekomunizuję tego pomnika.
No, ta sztajfa jest za strumą, by się tu miał rozpędzić. Ja. Jestem brzechie ciekawy, co to tu jest za most. A ja już jest niedaleko Katowice Brynów. Ja. No to Teroski lasami do Podlesiu. Fajna trasa. Widać takie placyki przygotowane. No i przede wszystkim asfalt. Kurde, galoty mi z życi lecą. Chyba, że schudny. Dzisiaj na 16 stopni. Także no, piorunowa to różnica temperatur. Bo tydzień temu było niemalże upalnie. A tu Teroski jest coś takiego. Zaśmiemy jakieś nieużywane glajzy. Nawet peron tu był, Bahnhof jakiś. Sam wiadukt R3, R5. Aha, wiadukt nad tymi glajzami. Na razie przejazd, ale tu nic nie pojedzie, bo tu glajzy już dawno zarosły. I kajuje. Ja tu był już dzisiaj, Ochojec. Ja, tam. Ja się już zagnął tamtą trasą, ale kurde, chciałem to centrum Katowic odwiedzić. Teraz jak pojadę, no tam będzie, no nawet nie będzie ciężko. No to jademy tędy. Myślę, że cały czas się mi tam w smart mobilnioku ta rajza nagrywo na mapie traseo. No co nikierzy jeszcze mają Endomondo, ale ja tam traseo wola. To niedawna, żech nie miał takiej możliwości. Kuli tego, żech nie miał smart mobilnioka. No i na tym moim, co żech Kiesi pokazywał ten film msza, kurde, tam był znak, a ja się zaś zagapił. To tam ten film tak z 6 lat to było widać, ale żech dostał od szwestry. A dobre jada. Dobrze jada. A szwestry żech dostał za 200 nowego mobilnioka. Zaraz zobaczymy, co im tam szkripie ta trasa. Czy nie?
A jeździli na terenie Katowic. No w tych lasach tutaj internet trochę szwankuje, ale jest bardzo dobrze oznakowana ta trasa jak na razie. Także nie ma źle. 75 kilosów przejechane. Ja. Woda z magnezem pija. Fajna trasa w lesie. A pomyśleliby, że Katowice to taki czarny, zesrany Śląsk, nie? A tu lasy. Zajebiście. To było zabójcze teraz. Nie śmiem tak za bardzo folgować, bo jest kurde mokro. Ale ten odcinek był super. Pierwszy raz tu jadę. Stary Bahnhof. Nie, się słodynkle jur. No to jademy. Katowice Kostuchna minęliśmy przed chwilą. No sam fantastyczna trasa. Za pół godziny zaczyna się szpil. Polska Kolumbia i ostawią 2-0 dla Kolumbii. A ja zaś jest. Na jakiś płytach. Zaś przejazd, kurde, chyba z 20 przejazdów było na trasie. Sygnalizacja nieczynna. No to bałagan. Get out.
to dobrze, jademy. Na tradycyjne śląskie budownictwo, ulica Saska. Jak we Warszawie, Saska Pympa, nie? A to już wyjeżdżamy z Katowic. Ulica Podlesia. Ulica Podleśna. I teraz. A teraz jademy w lewo. Dobrze. To nie jademy tam na Tychy, no jademy prosto. Tychy Mąkołowiec. Zaraz się lepiej pojedzie, bo nie będzie żadnego człowieka na trasie. Szpil Polsko gro z Kolumbią na mundialu, no na pewno kiedyś odpadnie. Ja myślę, że to będzie Polsko, ale sami są sobie tego winni. No i tu też rzek był dzisiaj. Już tam o lewym coś się gadają. A w życiu z tym. Nie wierzyłem, że tu będzie trasa rowerowa, ale jednak jest. Jeśli piorun obrócił znak i co, i dupa. A tu jest Bahnhof Tychy. Teraz się przekonamy, jak ta trasa prowadzi. Thank you.
Ja. Wkraczamy. Ach, bo już grają. Już jest szpil. Już pewnie przegrywają. Ja. Już pewnie skończyła się pierwsza połowa meczu w szpilu. Polsko gra z Kolumbią. Nie wiem jaki wynik, szczerze mnie to nie interesuje. Pewnie i tak przegrywają. A ja już zaś wrócił na czerwony szlak. Pychach. I jada na kubiór. Ja wróciłem na ta trasa, prawie 4 km do kobiura. Przed chwilą szedł chłop, padło mi, że przegrywają już 1-0. Polocy. No, czyli idzie wszystko zgodnie ze scenariuszem. Czegoż tu się było spodziewać? Do domu Polsko będzie. Teraz. Że 1-0 polskiej reprezentacji przegrywają z Kolumbią. I wszystko na to wskazuje, że jadą do chałupy. Tak jakże zakładał, tak się dzieje. Już pierwsza połowa minęła. Nie wiem jak się ten wynik, ten mecz, ten szpil skończy, ale raczej trudno w ogóle wierzyć w jakikolwiek cud, bo przecież oni nigdy nie są w stanie pierwszych dwóch meczy na mundialu wygrać. Nigdy od 16 lat ta historia się ciągle powtarza i wszystko na to wskazuje, że te Roski też tak będzie. Jesteście ciulami, byliście ciulami i ciulami zostaniecie. I koniec. No. Ja już jest w kobiurze. Właściwie przejechał. Przejechałem przez kobiur. Dali po szpil. Ciekawe, wiele już przegrywają. Dowiemy się w Pszczynie, w strefie kibica. Wiela Polocy przerwi. Pszczyna. Jak widać, strefa kibica opuszczona już była na rynku. No to już świadczy tylko o jednym. Ja już jestem w Zabrzegu na Ochody. Jada z Czechowic Dziedzic. I zaczęło ciulać. Deszcz padze, wracam w deszczu. Jako już się dokręca do chałupy, nie ma daleko, około 7 km.
także jakoś to przeżyję. Ponad seta już mam. Dobra. O, 120. No, już przestało lecieć. Także będzie fajnie. Tak doprawdy to nie wiem, czy jak ten szpil się skończył, futbal szpil, ale ta cisza w tej strefie kibica we Pszczynie wszystko prognozuje, że mundial do Polaków jest już fertig, że przeżyli wszystko, co mieli do przeżnięcia, a nawet jeszcze więcej. A te głupole ugadały, że wyjdą z grupy. Ja już wreszcie do chałupy. No to już jest prawie że w domu. Zaraz się dowiem, jakie są rozmiary piłkarskiej katastrofy.